Prosimy o chwilę uwagi. No, od tego baru tam na chwilę. Tak, tak. Podejdź, tak. Pewnie zainteresowani i ci, co liczą, że są wygranymi, są tutaj w tym gronie. Pozostali tam się raczą kiełbaską. Niemniej jednak dobiegły te zawody do finału. Będziemy chcieli to, jest już komisja sędziowska podsumowała. W tej chwili ogłosimy wyniki. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, nasze zawody dobiegły końca. Ryby dopisały. Jedynie dwóch zawodników było bez ryb. Nie złowiło żadnej ryby. Przynajmniej tak, nie zgłosiło. Nie zgłosiło przynajmniej. A tak ryby dopisały. I może zaczęlibyśmy od tych indywidualnych. Tak. Za największą rybę nagrodę otrzymuje kolega Lewkowicz Henryk. Zdręga 20,7. Brawo! On łowca okazów prawie. Brawo, udało mu się. Gratuluję. Warto było powalczyć o tą największą rybę. Znaczy kamionko. Jest nagroda dla jedynej zawodniczki dzisiaj startującej, dla koleżanki Rutkowskiej Halinki. Brawo! Brawo Halinka! Jest to kategoria największa ilość łowionych ryb. Prosimy bardzo. Proszę bardzo. Gratuluję. Ja też gratuluję. Brawo! 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 Najmłodszym zawodnikiem, który otrzymuje dzisiaj nagrodę, jest kolega Zawistowski Paweł. Brawo, proszę, brawo. Paweł. Proszę bardzo. Na przyszłe lata. Gratuluję. Zapraszamy na następne zawody. Ty rośniesz, ryby rosną z tobą, także na następnych zawodach. No i teraz przechodzimy już do klasyfikacji indywidualnej. Dzisiejsze zawody. Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął kolega Dziugieł Waldemar. 1270 punktów. Prosimy bardzo. Ole ryba! Jest to puchar fundowany przez wójta gminy Braniewo, Tomasza Sielickiego. Panie prezesie, proszę wrócić do pana wójta. A nie taki ciężki. Nie taki ciężki. Nie dałem mu tego. Gratuluję. Oczywiście to jest nagroda pocieszenia. Tak, nagroda pocieszenia tutaj. Od burmistrza miasta Braniewa, trochę gadżetów. Znaczy na dzisiejsze zawody. Gratulujemy. Drugie miejsce. Proszę pozostać tutaj zaraz. Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął kolega Bożko Piotr. 1550 punktów. Brawo. Puchar ufundowany przez burmistrza miasta Braniewo, pana Henryka Mrozińskiego. Gratuluję. Ale Henry się postarał, ja cię nie mogę. Proszę bardzo, tutaj przekazuję gadżety, kołowrotek i znaczek pamiątkowy. Henry dużo robi rzeczy. Pana proszę pozostać dalej. Brawo. Brawo. Będzie mnie chwalił. Pewnie, że tak. Zwycięzcą dzisiejszych zawodów indywidualnie został kolega Jagielski Krzysztof. 2350 punktów. Tak, wręczy tutaj puchar, no może powiedz kto. Puchar właśnie fundowany przez pana naczelnika Jana Bobka. Gratulacje i wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. Również, gratuluję. Tak samo, tutaj jest kołowrotek i gazety burmistrza ratowania. Dobrze.